26 finał WOŚP już za nami. Malborczycy po raz kolejny pokazali, że mają naprawdę wielkie serca. Orkiestrowe granie po raz pierwszy trwało tutaj aż 3 dni. Puszki zaczęły się napełniać już w piątek podczas koncertu otwartych gitar w pubie Baszta. Po muzycznych emocjach w sobotę przyszedł czas na pierwszy malborski bieg Policz się z cukrzycą. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia 5 kilometrów. No, frekwencja dopisała, tak? Na zapisach mieliśmy już wczoraj na zamknięciu o 15 około 150 osób. Jest to pierwszy bieg, pierwszy raz organizowany w Malborku, właśnie między innymi dzięki współpracy z grupą Malbork udało nam się to zrobić. W zeszłym roku próbowaliśmy, mieliśmy problemy, w tym roku się udało, frekwencja nas mega zaskoczyła. W pierwszych rozmowach liczyliśmy do 50 osób, żeby się będzie. To jest, teraz jest trzykrotnie więcej ludzi, także super, naprawdę mieszkańcy Malborka i okolicy jesteście po prostu niesamowici. To jest właśnie medal dla wszystkich uczestników tegorocznego biegu, pierwszego biegu Policz się z cukrzycą. Mamy nadzieję, że dla wszystkich wystarczy, to dla nich czeka, na nich czeka na mecie. Codzienność będzie świętem. Niechaj nos brzmiewa w dzień i w nocy. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Nieustająca. Sobota zakończyła się również sporą dawką muzyki i licytacyjnego szaleństwa. W karwanie zagrał zespół Łubu-Dubu pod kierownictwem Kasi Zając-Bacy, a także Wszyscy byliśmy harcerzami. Niedzielne granie rozpoczęło się niemalże od świtu. O godzinie 7.30 do sportowych zmagań przystąpili hokeiści. My jako KS Bombek zajmujemy się oczywiście rozgrywkami, ale tutaj stowarzyszenie nasz Wielbark i sztab w Ośpu resztą, czyli licytacją, przygotowaniem poczęstunku. Tutaj szkoła mocno się włączyła do pomocy, przygotowując ciasta dla uczestników. Oczywiście całość będzie, jest wrzucana do puszki i zasili konto 26 finału. Wszyscy wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wielkie podziękowania należą się aż 130 wolontariuszom, którzy mimo mrozu przez cały dzień napełniali puszki i wręczali serduszka. W przyszłości może to nam pomóc. Może to pomóc naszym, no właśnie, mogło już nam pomóc, może pomóc naszym rodzinom, więc warto. Jak wygląda też odbiór wśród mieszkańców Malborka? Oni bardzo pozytywnie, tak. No. Nawet się kolejki ustawiają teraz. No, bardzo ciężka. Ile gdzieś waży? No, dość dużo. No, za 3 kilo, gdzieś 2 na pewno. Rzucają bilon, banknoty, mi rzucili 50 zł. Też jest dobrze. Rozumiem, że to nie jest twój pierwszy i ostatni film. No nie, chcę, że za rok pójść i no, jak najdłużej. Dlaczego warto wspierać Wielką Orkiestrę? Bo może kiedyś nasze dzieci albo dzieci innych dzieci będą tego potrzebowały. Tradycyjnie wielkie licytowanie odbyło się w szkole podstawowej numer 5. Tutaj nie zabrakło masy stoisk i przeróżnych przedmiotów do kupienia. Yeah.
Zapraszamy. O tobie nie myśli. Nie. I nie mówię nikt. Nie chcę cię znać. Wystarczy po robi. Kolejny raz przeprowadzono rejestrację potencjalnych dawców szpiku. W tym roku baza powiększyła się aż o 36 osób. A jak to jest być dawcą? Najlepiej o tym wie rodzina państwa Łukaszewskich. W lutym ubiegłego roku u 5-letniego synka pana Łukasza zdiagnozowano białaczkę. Rodzice chcieli być dawcami, ale nie było zgodności. Dawczynią została 10-letnia Roxana. Siostra uratowała życie brata bez najmniejszego wahania. Tym samym Roxana jest najmłodszym dawcą komórek macierzystych w Malborku i prawdziwym wzorem do naśladowania. Jego organizm nie produkował sam krwi. I on w ogóle leczenie zniósł bardzo dobrze, nie? Bo nie było żadnych tam komplikacji, miał góra półtora miesiąca przestoju takiego w leczeniu. Mimo mrozu orkiestrowa gorączka trwała dalej. O godzinie 20 odbyło się tradycyjne światełko do nieba. Na sam koniec odwiedziliśmy serce malborskiego Wośpu. W sztabie liczenie pieniędzy trwało do późnych godzin wieczornych. Tutaj także nagrodzono najlepszego wolontariusza. Drugi raz z rzędu została nim Zuzia Kędzierska. Mega kwota, naprawdę, szanowni państwo, razem ze swoim tatą, który nie chce do nas podejść, chodziła przez cały dzień, zbierali razem z sobą pieniążki. Następna osoba w kolejności to jest ta sama dziewczynka, która w zeszłym roku również uplansowała się na drugim miejscu, z kwotą niewiele niższą 2300 zł. Dla ciebie cały plecak, między innymi plecak jest ufundowany przez Adę Zawadzińską, naszą miss, a w środku zawartość. I tam proszę mi wierzyć, jest też dla taty coś. Także na pewno cała rodzina się ucieszy. Zuza, gramy w przyszłym roku? Gramy na pewno. Szanowni państwo, także zapraszamy w przyszłym roku i zatem dziękujemy raz jeszcze za wszystkie pieniążki, które do Zuzy do puszki wrzuciliście. Dzięki. Drugi raz wolontariuszem był również burmistrz Marek Charzewski. Ludzka życzliwość liczy się. Od samego rana udało mi się odwiedzić wszystkie dzielnice praktycznie na piechotę. Trochę było zimno, ale spotykałem bardzo fajnych ludzi, którzy chętnie wrzucali i do puszki. Spotykałem również wiele koleżanek i kolegów wolontariuszy, bo tak muszę ich nazwać. Ja oczywiście najstarszy senior wolontariusz. Spotykałem w wielu miejscach młodych ludzi, którzy zbierali w całym Malborku i wiem, że no wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć kolejny rekord, jeśli chodzi o zebrane pieniądze, bo już się zbliżyliśmy do tej kwoty, która była w roku ubiegłym, ponad 70 tysięcy. W tej chwili już mamy, niewiele nam do tych 70 brakuje, a jeszcze trwają choćby aukcje internetowe. Jeszcze nie wszyscy wolontariusze się rozliczyli, choćby wolontariusz senior właśnie jest w trakcie rozliczania, więc myślę, że ten ubiegłoroczny rekord zostanie pobity. Już czytam, 786 zł. 18 groszy. Dziękuję wszystkim, którzy zasilili tę puszkę. Dobrzy ludzie. Dzięki naszym partnerom, sponsorom, których tak naprawdę dzięki współpracy Kasi, Krzysia, Alicji, przyznam się szczerze, naprawdę słuchajcie, dzięki wam bardzo, bardzo serdecznie. Drugi raz jesteście ze mną, po godzinach pracowaliśmy nad tym. Wy wiecie, co ja chcę ci powiedzieć, bo ja zaraz się znowu rozryczę. Naprawdę dla nich wielkie również podziękowania. Podziękowania dla Łukasza, który razem z nami ogarniał wszystkie aukcje internetowe. Po godzinach prowadził nam serwis facebookowy, stronę internetową. No i Ewa ze swoim całym sztabem liczącym. Drogie panie i drogi panie, naprawdę słuchajcie, kawał dobrej roboty. Przed nami jeszcze rozliczenie mnie, także przepraszam bardzo, czeka was jeszcze chwila gorącej roboty. Mieliśmy tu przypadki, że przychodzili ludzie
i po prostu dokładali do puszek akurat rozliczającemu się wolontariuszowi. Ponieważ nie spotkali, to przyszli tutaj i oddali. To było dużym zaskoczeniem, nawet podczas chodzenia, a ja nie mam pieniążków, proszę pana, my mamy terminal. Więc przynajmniej na moim terminalu, mieliśmy dwa terminale od firmy Mastercard, na moim terminale jest prawie 4000 zł. 1135. Więc proszę zobaczyć, 5000 samych terminali. W zeszłym roku mieliśmy chyba niewiele ponad 1000 zł. Także zbliżyliśmy się do naszych mieszkańców, nie tylko z puszkami, ale z elektroniką. Na naszej stronie internetowej wośpmalbork.pl w zakładce Nasze aukcje jest link do aukcji na Allegro. Tam będzie można nabyć jeszcze to, co na naszym finale tak naprawdę zostało nam przekazane, albo po prostu co nie zeszło w naszym sklepiku. Drodzy mieszkańcy, możecie tam to licytować wszystko. Do praktycznie ostatnich dni stycznia będziemy czekali na wasze otwarte serca, gorące serca i mam nadzieję, że pobijemy tą kwotę zeszłoroczną, bo już wiemy, że ją pobijemy. Niech teraz brzmiewa w dzień i w nocy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.